Halo, halo, cześć, Janko, witajcie, z tej strony Boluś i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z FSA 17. Oczywiście, jak to poniedziałek i jak to już bywało dość długo na moim kanale, jest to seria od Bizona do Lexiona i ciągłe komentarze: Bolek, czemu nie pracujesz MF-em? Może byś coś porobił MF-em? Czemu MF jest w ogóle przez ciebie nieużywany? Może popracujesz MF-em? No proszę bardzo, co ja nie poprasuję, ja poprasuję. Także w dzisiejszym odcinku, kochani, mamy prasowanko. Potestujemy, pojeździmy sobie wreszcie naszym Fergusonkiem. Także, żeby od razu nie zamulać, bierzemy, podczepiamy naszą prasę i pokażę wam, oczywiście, jakie nowe prace zaszły na naszej wspaniałej budowie. Także co, odpalony, przepalałem go ostatnio, także spokojnie będzie odpalał, wszystko jest ok. Nie wiem, czy dźwięki nie dać, ale nie, czym głośniej, nie musi być aż tak głośno, także będzie ok, chyba, mam nadzieję, z dźwiękami. Znów cały weekend mnie nie było, znów nic nie ponagrywałem, także poniedziałki byłem bardzo ciężkie. Dzisiaj mam bardzo dużo do zrobienia. Ogólnie czekajcie, pewnie z tej strony nie otworzę, muszę popchnąć. O, jest, pójdzie, udało się. Bierzemy sobie naszą prasę, ładną klasę do potestowania, właśnie, bo wy jej nie widzieliście. Miałem wam ją pokazać. Jest świetna, moim zdaniem jak na razie najlepsza prasa, jaka wyszła do farminga. Dobrze, to konwert i działający, także no jest się z czego cieszyć. Dobra, cofamy sobie, patrzyłem, także jeśli chodzi o moc, to powinien sobie na spokojnie dać radę. Mam nadzieję, że zbicie też będzie całkiem dobre. Wiecie co, już pojadę sobie tędy i pokażę wam, co zaszło na naszej wspaniałej budowie. Ogólnie pojawił się ruszta, tam wszystko już w tym naszym basenie, że tak powiem, ala na... Dobra, zgaśmy, bo szkoda paliwa. Na ala gnojowice wszystko zostało zrobione, połączone rury, także myślę, że niebawem powstanie też i właśnie na silos, na gnojowice. A jak tutaj widzicie, jak na razie tutaj robotnicy pracują, dzisiaj akurat mają wolne, dlatego też się tu chwilę pokręcę, ponagrywam. Jak widzicie, są już porozkładane, że tak powiem, takie obramowania na szolunki. Naprawdę pięknie to wygląda. Oczywiście wiecie, komu dziękować, link macie w opisie. Także bardzo serdecznie zapraszam do Killera. Tutaj ogólnie jeszcze nie wiem, jak to tam będzie z wrotami, na razie ustalam. Tutaj wiem, że będą jedne wrota. Nie wiem, czy z tej strony też. Na razie się zastanawiam, także jak coś, to tutaj się jeszcze te szolunki, zanim przed wylaniem to się zrobi. Także to muszę pomyśleć. Tak jak stoi naprzeciwko ładowarka, na pewno tak będzie wjazd tutaj do obory. A mianowicie po to, żeby na przykład przyjechać z przyczepą z krowami, żeby je tutaj zostawić. A z tej strony, no nie wiem, skoro są ruszta, to nie będzie raczej ścielenia, będzie znów gnojowica, bo nie wiem, jak mam to zrobić. Będę prawdopodobnie musiał wymyślić już te korniki jak najszybciej, żeby coś jeszcze robić z belkami, tak żeby można było im ścielić. Także będę musiał coś wykminić, ale już mam pomysł, także się nie bójcie. Będzie na pewno dużo pracy na kurnikach, ale to wam zaraz opowiem, o co chodzi. No jak widzicie, no całe szolunki nie są dokończone, jak ta strona tutaj ładnie już jest zrobiona, caluśka praktycznie. Muszę ogólnie piachu trochę nawozić, bo jak widzicie, no tu już dużo tego piachu poszło, bo tam cała kupa już i nie ma. Materiał na szolunki powinien starczyć, jak widzicie, no tutaj troszeczkę jeszcze mi zostało. A praktycznie większa połowa za nami, także mam jeszcze ponad dwie całe palety tego wszystkiego. Także no idzie robota, już niebawem będą powstawać ścianki, czyli prawdopodobnie za tydzień w poniedziałek już coś prawdopodobnie będziecie widzieć, beton już będzie też prawdopodobnie wylany. Dobra, odpalamy sobie i tak, jeśli chodzi właśnie o kurniki. Sprawa mianowicie wygląda tak, że będę gdzieś musiał zrobić kurniki na tym obrębie. Tak jak powstała ta żwirownia, tak gdzieś będzie musiał się odkryć kolejny teren, że tak powiem. Jak to w grach niektórych bywa, że trzeba odkrywać tereny. Odkryje się kolejny teren, na którym powstaną prawdopodobnie kurniki Umirka. Jeszcze nie wiem, jak się będą nazywały. Tutaj muszę oczywiście pogadać z Killerem, bo on już ma też wizję na to. Bo już kiedyś tam rozmawialiśmy na ten temat. I mianowicie będzie sytuacja taka, że będą dwa kurniki. Będę musiał ogarnąć, jako że tam wiecie, niby ala kontrakt, muszę ogarnąć dwa kurniki, na których będę musiał wyposażyć je w słomę. Dlatego też już w tym roku biorę się za prasowanie wszystkiego, czego co mam. Mam nadzieję, że będę też chciał włączyć na tą serię na przykład coś takiego, że będę jeździł po rolnikach, na przykład z Bolusiowa starego, i będę o nich na przykład brał za tam, nie wiem, za obornik czy coś w tym stylu, będę brał od nich belki, ponieważ no dwa kurniki wyścielić to jednak trochę na sezon tego potrzeba, nie okłamujmy się. Więc myślę, że to też fajna sprawa będzie.
właśnie na takich kurnikach. Czekajcie. Jest, podłączyłem sobie, ludzie wreszcie pięknie pod naszą kierownicę. Ale fajne zamykanie, bo słyszeliście. Zobaczymy jak ogólnie zbicie. Bardzo ładna tekstura belek. Wymieniłem. Nie, siatka dobrze naciągnięta. Zbicie też całkiem dobre. Szarpnie czy nie? Przednia jest za ciężki, także dobrze musi być zbita. Wsiadamy i prasujemy sobie dalej. No dobrze, wreszcie coś MF-em sobie porobimy. Bo tak to masakra była jakaś. O, animacje ładne są. Więc będę musiał wypoznaczyć dwa kurniki. Czemu dwa, spytacie? Ponieważ tak, jeżeli nie mogę ścielić ani u świń, ani u krów, chyba że wymyślcie mi coś, tak bym mógł chociaż u jednych z nich ścielić. Planowałem na zrobić gumowe ruszta ogólnie. Znaczy nie wiem, czy to się nazywają ruszta, no te takie wykładziny, z których spycha się obornik. Ale teraz jak sobie myślałem o tym wszystkim, że trzeba by było się bawić z wypychaniem tego obornika i w ogóle, to tak jakoś mi się to nie kali. Bardziej bym właśnie wolał, żeby u krów zostały ruszta, a u świń coś wymyśleć. Nie wiem, czy z automatu ma ten obornik mi się pojawiać na pryzmie, czy jak ja mam to zrobić. Także musicie mi to pomóc wymyśleć, kochani, bo wiem, że macie dobre pomysły i zawsze w tej serii mogę na was liczyć. To wtedy wiecie, był tylko jeden kurnik, ponieważ to ścielenie, które mam na przykład u krów, przenoszę do kurnika i w kurniku jadę im ściele i wtedy z automatu pojawia się tam obornik, który na przykład powinien być u krów, a u krów mam naścielone, tak? No bo jak wiecie, no w tym roku ani nie trzeba nic z kurami robić, ani nic w tym stylu, ani karmić, ani poić, także z tym jest spoko, ponieważ one by tylko służyły jako modele, które by się tam poruszały po kurniku, więc myślę, że to całkiem spoko by wyglądało. To mówię, no chciałbym, żeby kurde też u siebie na gospodarce troszeczkę z tą słomą pracować, nie żeby móc to ładnie, wiecie, tam pościelić i w ogóle. No ale jeśli się nie uda i nie znajdziemy dobrego pomysłu, no to myślę, że to co udało mi się zaproponować jest dobrym rozwiązaniem. O, możemy sobie troszeczkę z zewnątrz pojeździć. I co? I mamy już, kochani, zrobione. Jeśli chodzi o zboża, o rzepaki, już wszystko jest ok. Został nam oczywiście ten nasz alałubin, który też będzie tam niebawem cięty, ale to mówię, nie chcę wam po prostu robić, może nie aż tak zbyt realnie, bo ubin to się tam powinno ciąć pierwszego, ale z racji, że to jest taka soja, ubin, to mówię, a zetnę później, żeby też nie mieć tego nakładu tych żniw, o których wam mówiłem, że mam, nie wiem, 10 odcinków żniw pod rząd, dlatego też dzisiaj takie trochę prace, że tak powiem, pożniwne już prasowanie, niebawem jakieś gruberowanie na pewno się pojawi. Nie no, praca jest konkret, polecam wszystkim. Jak najbardziej, praca jest mega zajebista. I mówię, następne jakieś gruberowanie. Bardzo mi się chce gruberować. Przydałaby się gnojowica. Jeszcze ani nie mam nic, jeśli chodzi o biogazownię. Jeszcze nie mam nic, jeśli chodzi, kurczę, tutaj o nas. Nie wiem, czy im czasami nie zepchną już w tym sezonie trawy na przykład. Także, pa, miałem właśnie o tym wam powiedzieć na samym początku i zapomniałem. Gdy znów za wcześnie zahamowałem. Piszcie, czy mam się zająć właśnie... Ta łąka jest ta, co miałem ją odkupić, już bym ją wziął w tym sezonie. I tak muszę kupić samozbierającą i tak muszę kupić kosiarkę. Także kupiłbym na razie kosiarkę i samozbierającą. Pod New Holland da sobie radę na spokojnie. Nawet nie wiem, czy ten samej by sobie nie dał rady. Nie, będzie po szczipowaniu. Będzie idealnie, 130 koni, ponieważ 60 potrzeba na kosiarkę i 70 koni potrzeba na samozbierającą. Także 130 koni, więc myślę, że całkiem spoko by to wyglądało. Dobra, komora zamknięta, zwolnienie blokady, maszyna losująca jest pusta. Dobra, podniesione ładnie, czekajcie. Ostatnio miałem tu któryś koguty, jest, za pierwszym trafiłem. Belek ładnie. Ino raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć belek. Na takie małe pole? Jest dobrze. Moim zdaniem jest dobrze. Tak? Nie ma tu już żadnej? Nie. 5 jest, 6. 6 belek na takie małe pole, super. No to tu kochałupy będzie sporo. Będzie na pewno sporo ważenia. Zastanawiam się właśnie, żeby wziąć sobie tutaj ładowanie belek zrobić, albo tą samozbierającą, którą posiadałem, tak? Bo jednak ona była naprawdę mega, mega fajna, także będę musiał pomyśleć, jeśli chodzi o nią. Ej, słyszycie? Pedały przestały mi skrzypieć. Też właśnie to dopiero zauważyłem. Ogólnie Brąciusz już ma kierownicę, a Daś też składać ma straszne problemy, nie wiem co się stało. Albo podczas transportu musiała się uszkodzić, albo coś w tym stylu.
I Adasiowi ta kierownica nie w pełni działa, nie wszystko w niej działa. Już próbował, także no naprawdę jestem w szoku. Ale miejmy nadzieję, że uda się załatwić, bo już tam do odpowiednich ludzi piszemy. Także miejmy nadzieję, że się uda załatwić i naprawdę teraz seria od zera do farmera będzie naprawdę mega fajna, realna. Ponieważ no na każdy już na kierownicy będzie grał, no to mam nadzieję, że jeszcze lepiej będzie wam się to oglądało. Andre! Czekajcie, dobra, słupek minięty. Ja tu muszę jakoś to zebrać. Tylko cholera wie jak. Czekajcie, muszę tu, żeby się nie sturlać. Dobra. Uda mi się, powinno mi się udać. O, udało się, jo, pyk, pięknie. Czekajcie, Paweł sobie bardziej przykręcę. Właśnie, ogólnie dzisiaj będzie poniedziałek. Na razie jeszcze żadnej paczki nie otrzymałem, ale na dniach powinny przyjść już pierwsze paczki do unboxingów. Powoli będzie się tu wszystko zmieniało, jeśli chodzi o sprzęt ten, jak i ten. Także no, jest na co czekać, ja już sam się też nie mogę doczekać, zmieni się sprzęt również ten. Także no czekamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie mam chęć zrobić sobie pokój typowo gamingowy, wiecie, wyciszenie i w ogóle, ale jakoś ten mój pokój nie bardzo mnie zadowala i nie chcę tutaj w niego włożyć za dużo kasy, żeby później, nie wiem, za jakiś czas coś znowu gdzieś wynosić czy coś w tym stylu. Dlatego też na razie chyba zostanie tak jak jest, nagram dla was ten unboxing, żebyście widzieli, jak moje stare miejsce wyglądało. Oczywiście ten sprzęt, na którym teraz jestem, to też wam zostawię i będzie on na unboxingu pokazany. Także mówię, na razie sobie wymienię to, co dostanę, a później zrobimy sobie tą prezentację właśnie pokoju. Także myślę, że już niebawem właśnie ta prezentacja stanowiska się pojawi. Bo to już akurat będzie w sam raz dobry czas na to. Już dawno miała być, ale akurat te 100 tysięcy, już ponad 100 tysięcy, także witam nowych widzów na kanale, bo doszło was troszeczkę. Ja ogólnie przeginam ostatnio z aktywnością i naprawdę tych filmów nie jest dużo, ale musicie mi to wybaczyć. Ponieważ no mówię, no jakbym, wiecie, nagrywał sam do siebie, to oczywiście, wiadomo, zdążyłbym, nie wiem, czwartek, piątek ponagrywać na cały weekend, ale wiecie, jak jest w teamie, każdy sobie musi pomóc i każdy sobie chce pomagać, dlatego też, wiecie, nagrywa się po jednym odcinku, ale chociaż do każdego, nie tylko do siebie, trzeba pamiętać, żeby nagrać tylko do każdego, żeby chociaż nagrać po tym jednym jakimś tam odcineczku, czy z farminga, czy z jakiejś innej gry, żeby każdy miał, dlatego też, wiecie, to się pomnaża, na przykład jako 5 swoich filmików, tak, żeby nagrać sobie jeszcze do reszty chłopaków. Dlatego też nie ma czasu na nic i jak ja siedzę cały tydzień, to no cały tydzień, wiadomo, są jakieś obowiązki i w ogóle, jak się siedzi większość czasu w tygodniu w domu, to w weekend trzeba troszeczkę poświęcić czasu dla dziewczyny i troszeczkę oderwać się od tego komputera, dlatego też w weekendy praktycznie zawsze mnie nie ma. No i dlatego też jest taki przestój w weekendy i najgorzej mi się nagrywa w poniedziałki. Dobrze, ta seria mnie ratuje, tylko że muszę wcześniej chociaż sobie w piątki ubzdurać i tak przygotować, że jak wstanę o tej 9 rano, to żeby o tej 9 nagrywać, a nie wstępcie o 9, a zobaczcie, o której znów nagrywam. To i tak jest lepszy czas niż ostatnio, bo nagrywałem o godzinie ostatnio 13 chyba. Także tu już w ogóle była konkretna beka, bo no z tą budową obory naprawdę troszeczkę, uwierzcie, schodzi i nie można przyszyprzać. No teraz to na pewno nie przyszyprzyłem. A nie, pięknie przyszyprzyłem, ładnie tutaj wyzbierało. To jest dobrze. Więc no tutaj muszę sobie to ubrać, żeby robić te save'y troszeczkę wcześniej i na pewno mi to pomoże w nagrywaniu w poniedziałki. W ogóle nowa seria będzie i nie trochę amerykańska, także macie na co czekać. Będzie tutaj naprawdę Jundiry, kurwa, pola są po 6 milionów na tej mapie, naprawdę, uwierzcie, że no takiego klimatu jeszcze na moim kanale i na, nie wiem, czy na polskim YouTube, już nie chcę myśleć, bo dużo YouTuberów nie oglądam i nie wiem, także no, na moim kanale na pewno jeszcze takiej serii nie było i pewnie przez długi czas nie będzie. Zrobimy sobie ją taką krótką, chyba że wam się naprawdę mega zajebiście spodoba, to będziemy sobie na niej grać. Ogólnie bijamy ją właśnie na dedyka, mapa giga 700. Także kurwa, uwierzcie, że trochę jest, ja troszeczkę się pobawiłem, żeby odchudzić. To wyjebałem około, nie wiem, 5-6 tysięcy modeli krów, bo to było niepotrzebne, bo było kilka farm z krowami, także no, nie wiem, masakra jakaś w ogóle.
Wiem, że w Kalifornii no to są takie gospodarstwa, no ale nam do farminga takie niepotrzebne. Wywaliłem chyba z 5 gospodarstw, znaczy w sensie takich, wiecie, było, gdzieś były silosy, gdzieś były, kurcze, jakieś fajne budynki, gdzieś było coś. Wywaliłem to wszystko, zrobiłem jedno fajne, takie większe gospodarstwo, także, no mówię, była bardziej potrzebna ta mapa niż taka ten, bo będziemy grać wszyscy na jednym gospodarstwie. I powiem wam, że naprawdę mega fajnie wygląda. Wiadomo, no w mieście no nie ma tych FPS-ów, bo powiem wam, że spokojnie Euro Trucka czy ATS-a, przepraszam, ATS-a, bo Euro Trucka no w takim klimacie nie, ATS-a by można było spokojnie tam nagrywać i myślę, że spokojnie z odcinek by zajął, żeby przejechać tą mapę fajnie dookoła po wszystkich drogach, jakie tylko są. Na pewno będziemy na odcinkach jeździć, no bo chcemy robić takie akcje jak kurwa kiszonka tirami. Chcemy też mega zajebiste siewy, 40-metrowe siewniki nawet mamy, także no to już też jest sztynks. Większość no to ciągniki na gąsienicach, te nowe wielkie, ponieważ no jeszcze dużo nie powychodziło, z miłą chęcią pobrałbym jakieś ciągniki, które są, wiem, nie wiem, takiej wersji USA, coś w tym stylu, choć takich mało, było w 15 było takich dużo, bo było więcej takich dużych mapek. No tutaj ta Kalifornia jest nowa, że tak powiem, no niedawno, więc myślę dopiero, że za jakiś czas powychodzą jakieś rzeczy. No Peterbilt fajny wyszedł, bo takie coś na przykład niespotykanego na żadnej innej serii jak Tir, kurwa, ciągnie 2 mega zajebiście wielkie, wielkie przyczepy skrzyniowe, także no to też mega fajnie wygląda, wiecie, w ogóle w tych tirach te przyczepy mają syp na środku taki fajny, no to już świecą się jak przy jajca, to już w ogóle jest mega, mega zajebisty klimat. Także no na dniach mam nadzieję, że ruszy, czekamy na Jarka, bo Jarek śpi po robocie, wgrywa mapę na serwer, Tanas trochę chory, ale ten tydzień ma wolny, więc też postaram się z Tanasem coś wymyśleć, no to Eurofarms bym chciał, nie wiem, czy po prostu nie zaczniemy sobie Eurofarms nagrywać. I później, no trudno, jakoś się przeniosę, najwyżej nadrobimy tego save'a poza tym, albo nie wiem, czy Tanas odpali sobie live'a, czy coś w tym stylu. Także będziemy sobie myśleć. Będziemy sobie myśleć na ten temat. Dobra, czekajcie, wyzbieram te duże kubki. Dobra, możemy wsiąść do środka. I będziemy sobie myśleć właśnie na ten temat coś, bo no nie chcę się czekać, a potrzebuję tych serii już, kurde, na kanale, bo zobaczcie, ja mam tylko 2 serie z farminga, wszystko mi pouciekało, także no przydałoby się, przydało. Też mało tych gier powrzucałem w tym tygodniu, naprawdę masakra wyszła z tym wszystkim. Ważne, chociaż tego Breakfasta udało się nagrać, no bo jak sami wiecie, no na Breakfasta musimy poświęcić około 4-5 godzin, żeby nagrać całą szóstką. Ale no jest to jedyna taka gra na kanale, gdzie możemy tak ekipowo sobie zagrać. Także myślę, że jest dobrze. Ciężko nam się zgrywać, ale no, ale jakoś dajemy radę. Ważne, że w ogóle udaje się chociaż nam co jakiś czas nagrać. Niby są teraz plany, żeby bez przestoju to zrobić i jutro jest wtorek, właśnie żeby to nagrać, chyba że dzisiaj nawet by się udało, też by było fajnie. Także będziemy sobie myśleć coś na ten temat i żeby jutro właśnie ponagrywać. Dobra, my sobie tu prasujemy. Kurde, będę miał sporo belek, wiecie, aż strach to wozić. Dlatego też chyba nie wiem, czy nie weźmiemy sobie. Także pobawiłbym się turem, tak? Teraz jest ta możliwość, wiecie, fajnie łapania tych beli pasami i w ogóle. Dobra. O, tu nam się pokostało. No to nam troszeczkę popiłka, przepraszam, ale nie ogarnąłem tego. Proszę, weź jak najszybciej. Dobra, jest, git. No, op, zamknij się. I czekajcie, ja sobie podniosę. Mam nadzieję, że jak podniosę, to nie będzie ten zbierać. Dobra, brawo. Chcę sobie tutaj wziąć ten pokos. I możemy tędy wracać. Ja cię kręcę 19 minut. I nie chcę robić tego odcinka za długiego, także za chwilę sobie kończymy. Akurat będę miał troszeczkę miejsca na miniaturkę. Także jak widzicie, no plany już są. Plany są. Kurde, ciekawe, czy udałoby mi się coś dzisiaj drugiego jeszcze dla was nagrać. Gdzieś ciężko, bo zanim ja to wrzucę jest 14-60 sekund. To się szybko renderuje, to się szybko wrzuca. To by było coś. Bo na jutro mam dla was od zera do farmera i myślę, że coś jeszcze dla was bym był w stanie nagrać. Jakieś 60 Stranded Deepa może. Także dobra. Ja powoli sobie, kochani, będę kończył. Także no o tym, co wspominałem, proszę was, abyście troszeczkę mi pomogli w komentarzach, jeśli chodzi o te świnie, jeśli chodzi o to wszystko, co mam właśnie z tym fajnie sobie zrobić. O, Tanas już jest dostępny, także zaraz
Zaraz już słyszę się z nim na PS-ie i zmienimy sobie dla was tą mapę. Może jeszcze dzisiaj udałoby się na jutro dla was nagrać właśnie tą przezajebistą dużą serię. Także będziemy sobie myśleć. A co, ja wam dziękuję dzisiaj serdecznie za uwagę. Taki wiem, no troszeczkę 10-minutowy za krótki odcinek. Ale chcę to też szybciej wrzucić znów, bo wiecie, teraz już są chłopaki, a ja będę musiał te 2 godziny z moim zajebistym internetem upinać. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam was do opisu, do killerka, do chłopaków. Tam wszystkie linki znajdują się w opisie. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie, trzymajcie się, cześć!